Twoja telewizja. Mazowsze TV. Szanowni Państwo, od dzisiaj rozpoczynamy Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach wędkarskich. Są to zawody w wędkowaniu, zawody rzutowe, zawody sprawnościowe i test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej, gdzie gościmy uczestników z całej Polski. Panie Prezesie, sędzia główny Olimpiady Krzysztof Pasek zgłasza gotowość zawodników oraz sędziów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach wędkarskich, bowiem 2014. W zawodach startuje 61 zawodników z 20 drużyn z 13 okręgów PZW kraju. Olimpiada jest skierowana do dzieci i młodzieży zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim, a dzieci przyjechały do nas z takich miast jak Szczecin, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kielce, Białystok, Lublin, Trzebnica, Wrocław, Opole, Warszawa. No i nasze lokalne koło numer 9 w Boniu też wystawiło dwie drużyny w tej olimpiadzie. Od wielu lat widać, jak prężnie rozwija się wędkarstwo w naszym powiecie, na terenie LGD. Widać, że metoda złów i wypuść, metoda właśnie korzystania z przyrody, ale rozsądnego korzystania z przyrody, współobcowanie z nią przynosi wielkie efekty. Są wielkie sukcesy, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, dlatego chętnie wspieramy tego typu aktywizacje społeczności lokalnej. Jest mi niezwykle miło, że tutaj mogę uczestniczyć w dzisiejszym otwarciu. Mam nadzieję, że przez te 3 dni gdzieś się bliżej poznamy, że uda nam się spotkać. Cieszę się i gratuluję kolegom tutaj z koła w Błoniu. Wiem, że bardzo przeżywali dzisiejszą imprezę. Nawet widać, że prezes jak rozpoczynał, to się lekko zapowietrzył, ale wiem, że i po ostatnich zawodach się wstrzykiwali, przeszykowali cały ten teren, miejsca, żeby jak najlepiej i jak najwięcej udało wam się złowić. Życzę, żeby te zawody dla każdego były udane. Wiadomo, że nie każdy może wygrać, ale każdy może poprawić swój rekord życiowy, może dokonać wielkich rzeczy. Każdemu tego życzę. To ogromna promocja dla całego obszaru LGD, ale też i dla gminy Błonie. Widać, że wiele młodzieży gromadzi się wokół wędkarstwa. Jest to sympatyczny sport, uczy się rzucać do celu, uczy się zasad prawidłowego korzystania z przyrody. Myślę, że idea godna jak najbardziej wspierania. W powiecie warszawskim zachodnim, jak i na całym Mazowszu, nie ma zbyt wielu akwenów wodnych, w których można by wędkować. Dlatego takie akweny, jak mamy w Błoniu, właśnie glinki, jak najbardziej należy promować i najbardziej zachęcać do tego, żeby je wykorzystywać na, jak to mówi młodzież, na maksa. Rada do spraw młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego zleca takie organizacje, takie olimpiady. I w tym roku jedna z tych olimpiad jest przewidziana właśnie u nas w Błoniu. Dzięki takim też instytucjom jak Polski Związek Wędkarski, ale także Urząd Miasta i Gminy Błonie
starostwa powiatowego dzięki staraniom firm takich jak właściciel marki Dragon, jak Sensas Polska, jak Good Mix, jak nawet nasza lokalna firma Daftona, możemy takie wydarzenie nakręcić i zrobić. Od słowa nadaję Pawłowi Białeckiemu, wicestaroście powiatu warszawsko-zachodniego, prezesowi lokalnej grupy działania między Wisłą a Kampinosem, odznakę zasłużony dla Polskiego Związku Węgierskiego. To jest bardzo skromne podziękowanie z naszej strony dla właśnie władz samorządowych za tą pomoc, za wspieranie wędkarstwa w ogóle, a przede wszystkim właśnie tu na te. Olimpiada w Błoniu jest przeprowadzona na wysokim poziomie, bardzo duże zacięcie sportowe, rywalizacja, zawodnicy bardzo mają wysokie wyniki. Wędkowanie wczoraj zakończyło się sukcesem naszych mazowieckich drużyn, zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce, także Mazowsze jest mało gościnne, bo jeżeli chodzi o wędkarstwo, bo nie oddaliśmy pierwszych dwóch miejsc. Natomiast w pozostałych konkurencjach też mamy wysokie miejsca, mam nadzieję, że Olimpiada ta przyniesie dużo doświadczeń i nasi zawodnicy nabiorą tej sportowej rywalizacji i będą się szykować do kolejnych olimpiad. I myślę, że wszyscy zawodnicy są zadowoleni, bo nie mieliśmy żadnych skarg, nikt nie zwracał nam na nic uwagi. Wszyscy dzieci są zadowolone i już pytają się, czy na pewno będzie olimpiada w przyszłym roku w Błoniu. Twoja telewizja. Mazowsze TV.